My też jesteśmy startupem. My nie jesteśmy urzędnikami. Moja misja taką, żeby przymusić wszystkie spółki Skarbu Państwa, żeby zrobiły CVC. Jest dużo firm, które mnie nie lubi, bo uważam, że one powinny zniknąć z rynku. Jestem dobrym człowiekiem. Win? Win. Cześć Małgosiu. Witaj w Zapytaj VC. Cześć Jarek, witajcie. Cześć, bardzo miło nam Ciebie mieć jako gościnie. Zadajemy tutaj kłam takim głosom, które gdzieś pojawiały w internecie, że będziemy tylko tutaj faceci z facetami rozmawiają, bo tak nie będzie, prawda Arku? Ale nie rozumiem, będzie. Że to jest pierwsza kobieta u Was podkarcie. Dopiero zaczynamy tak naprawdę po bardzo długiej przerwie, natomiast od razu zaczynamy od najważniejszych osób na scenie tutaj startupowo-venturowej, no i nie mogliśmy nie zaprosić Ciebie. Bardzo miło, dziękuję. Tak, dokładnie. Tak też się czuję. Super. Bo może nie wszyscy nasi goście Cię znają, znaczy zobaczyli pewnie w opisie filmu. To jest niemożliwe. Ale chcielibyśmy, jakbyś mogła się chwilę wprowadzić. Kim jesteś? Dobrze. Nazywam się Małgosia Walczak. Jestem związana z PFR Ventures od 2017 roku. Ze światem VC w Polsce od 2008. Do Polski ściągnął mnie Tomek Czechowicz. Tworzyłam z nim pierwszy fundusz, taki, który się składał z pieniędzy publicznych i prywatnych, dzięki Krajowemu Funduszowi Kapitałowemu, który był takim pierwszym funduszem funduszy, czyli takim fund of funds w Polsce, czyli poprzednikiem, można powiedzieć, PFR Ventures. No i to było też bardzo ciekawe doświadczenie, więc można powiedzieć, że byłam na rynku tym pierwotnym, bezpośrednim. Z ciekawostek i moich osiągnięć to jest to, że pamiętam, że zainwestowałam w pierwszą spółkę, to możecie sobie sprawdzić, to była moja pierwsza inwestycja wspólnie z kolegą Jakubem Domerackim, która po exicie kilka lat później zwróciła cały fundusz, więc czuję się successful. Wcześniej pracowałam, byłam związana z United Nations, z ONZ-em. Pracowałam w takim projekcie przez dwa lata Growing Sustainable Business for Poverty Reduction i byłam odpowiedzialna za Mołdawię, Turcję, Albanię i Gruzję. Miałam siedzibę w Kiszyniowie. A wyjechałam tam po spędzonych kilku latach wcześniej w Polsce. Byłam w firmie międzynarodowej Hewlett Packard, wcześniej Compaq Computer i potem w firmie polskiej Optimus, który doprowadziłam ze straty minus 60 milionów do zysku netto na poziomie 8 milionów złotych. Potem przeszłam do Rady Nadzorczej, robiłam taki projekt doradczy w Mennicy polskiej, czy państwowej, chyba polskiej już wtedy. No i wygrałam ten konkurs, ponownie wróciłam do ONZ-u, bo zaczynałam tak naprawdę swoją karierę jako asystent ambasadora w Polsce. Potem wyjechałam do Paryża na studia. Po zrobieniu doktoratu wróciłam do ONZ-u i pracowałam na misjach przez prawie 3 lata. Także dzisiaj jestem tutaj, gdzie jestem, można powiedzieć dzięki Tomkowi. Była to dobra decyzja z tego względu, że chciałam robić coś bardziej konkretnego. W pracy takiej organizacji typu ONZ, takiej codziennej, nie spełniałam się za bardzo, więc zdecydowanie wolałam misje tam, gdzie są konkretne zadania, tam, gdzie trzeba coś ratować, restrukturyzować. Wydaje mi się, że to są moje umiejętności, albo tworzyć coś na nowo, tak jak udało się to zrobić tutaj. W PFR-ze zbudowałam CVC w sposób zupełnie inny niż ten, który funkcjonuje na świecie. Przy budowaniu tego pomógł mi bardzo mocno Marcin Hejka, dzisiaj osoba znana z OTB Ventures, ale wcześniej przez 20 lat zarządzający Intel Corporate Venture Capital.
który mnie przeprowadził tak naprawdę krok po kroku, jeżeli chodzi o jego doświadczenia. I to, co obserwujemy, bo zrobiliśmy CVC z Tauronem, z PG, z Totalizatorem, z Biller Group, to jest duża firma z północy, holenderska. To są firmy, które przede wszystkim czerpią wiedzę. Czerpią wiedzę tak naprawdę na temat przyszłości. Ja kiedyś zrobiłam taką prezentację, również inspirując się tym, co powiedział mi Marcin Hejka, że corporate venturing to są takie oczy i uszy korporacji. Mi się wydaje, że jeszcze niektórzy nasi widzowie mogą mieć nawet problem z rozszyfrowaniem tego skrótu, kurczę, PFR. Co to w ogóle, gdzie ty w ogóle jesteś, gdzie ty siedzisz, co to jest za zwierz, nie? I w ogóle jaka siedzę jest jego tutaj... Siedzę na Kruczej 50, to jest w Warszawie, w dawnym budynku Smyka. I Polski Fundusz Rozwoju jest organizacją rozwojową, czyli jak mamy na przykład w KfW w Niemczech, czy BPI we Francji, czy organizacje w UK, czy EIF i EIB w Luksemburgu. Są to organizacje, które mają za zadanie wspierać ekosystem przede wszystkim lokalny i europejski. My jako PFR Ventures jesteśmy, można powiedzieć, takim ramieniem inwestującym w PFR-ze. Zbudowaliśmy 5 na przykład funduszy, które dalej inwestują w projekty typu Venture Capital na różnym etapie rozwoju. Czyli, czyli to jest tak, że PFR ma pieniądze, a te pieniądze biorą się głównie ze środków unijnych, tak? W zmniejszającym się... PFR Ventures dostał w zarządzanie tak kilka miliardów złotych do tego, żeby zbudować ekosystem VC w Polsce. Ja dołączyłam w 2017 roku. Wtedy w Polsce było kilkanaście funduszy VC i one głównie były zasiłkowane przez Krajowy Fundusz Kapitałowy, tak? Bo przed Krajowym Funduszem Kapitałowym było MCI i BBI. I jeszcze na X, zapomniałam teraz, zabiją mnie chłopcy z Xavi. Małgosiu, a wcześniej ale, tylko dinozaury prawdopodobnie. A jak to się, wiesz co, no bo pieniądze publiczne mają zbudować ekosystem, nie? Natomiast jakby jak to, w jaki sposób te pieniądze mają pomóc w budowie tego ekosystemu? No bo słyszymy głosy, że wiesz, że całość inwestowania opiera się tylko o środki publiczne, nie o środki prywatne. Środki publiczne mają dużo ograniczeń. W jaki sposób pomagacie zbudować ten ekosystem? Po pierwsze, jeżeli chodzi o środki publiczne, to jeżeli popatrzymy na Niemcy czy na Francję, to udział środków publicznych w komercyjnych funduszach venture capital to jest około 40%. W jednych jest trochę więcej, w drugich trochę mniej. To jest numer jeden. EIF to też są środki publiczne. I jak ja słyszę na rynku, że my nie chcemy od was pieniędzy, wolimy iść do EIF-u, no to dzwonię do Patryka Gresko i mówię, słuchaj, bo tutaj ci panowie i te panie przyjdą raczej do ciebie, bo wolą pieniądze z Luksemburga. Prawdopodobnie dlatego, że oczywiście zakładając w Luksemburgu strukturę, są większe korzyści podatkowe. Ja nad tym ubolewam, bo uważam, że Polska nie jest przygotowana podatkowo i nigdy nie była, jeżeli chodzi o inwestycje. I to jest duży problem i duży obstacle, tak, dla inwestycji. Natomiast to, jeżeli chodzi o środki publiczne. I teraz tak, jeżeli chodzi o środki publiczne, którymi my zarządzamy, to są środki, które są dane Polsce. To nie są środki na rozwój ekosystemu europejskiego czy międzynarodowego. To są środki dane Polsce. W tych środkach jest bardzo duży element misyjności, tak? Czyli tego, że my na przykład w starterze zainwestowaliśmy w 11 funduszy VC, totalnie first time team. Tak? To są ludzie, którzy nigdy wcześniej nic nie robili w tym biznesie albo bardzo niewiele. W porównaniu do funduszy z track recordem 20-letnim, prawda, którzy dzisiaj zakładają siódmy fundusz z kolei i mają udowodnione zarobki. I te pieniądze unijne my możemy kierować wyłącznie do Polski i tutaj mamy ograniczenia, czyli jak przychodzą do nas fundusze, które
chcą dostać od nas pieniądze i mówią jednocześnie, że chcą inwestować poza Polską, to mówimy ok, możesz to zrobić, bo to też nie ma sensu aż tak bardzo ograniczać, ale musisz mieć udowodnione, że ta inwestycja będzie miała solidny wpływ na Polskę, czyli na przykład, że w Polsce zostaną zatrudnieni ludzie, ale że też nie tylko, że zostaną zatrudnieni ludzie, bo to jest najgorzej. W sensie nie zawsze najgorzej, ale w prawie większości case'ach najgorzej, bo my mamy problem jako kraj z IP. Ja to mówiłam przed różnymi mówcami w polityce, tak? Mamy problem z IP, ja to mówię od 20 lat, bo uważam, że złotówka powinna kosztować połowę tego, co jest euro. Ale my jesteśmy po prostu ciągle w wielu, wielu sektorach tanią siłą pracowniczą, tak? I dla nas polski pierwiastek i wpływ na ekosystem Polski to nie jest to, żeby sobie ktoś zbudował fabrykę albo przykładowo zrobił jakiś software i zatrudnił tutaj, nie wiem, sprzedawców, bo jest taniej. Ale żeby zatrudnił na przykład programistów, którzy będą budować jakiś kod i którzy tę wiedzę będą w stanie potem przekazać dalej i gdzie ta wiedza technologiczna będzie na tyle wysoka, a mamy kraj jeden z najwyżej pozycjonowanych, jeżeli chodzi o tech talent i o tym powtarzamy tak naprawdę od 7 lat na całym świecie i to jest udowodnione, tak? I że ci programiści potem zbudują nowy projekt. I mamy takie case'y w ogóle, tak? Więc pieniądze publiczne to jest przede wszystkim patrzenie na zbudowanie ekosystemu. No wiecie, my też jesteśmy startupem. My zostaliśmy zbudowani w 2017 roku. My tak naprawdę patrzyliśmy się, jak to było budowane na świecie. No właśnie, sorry, że się ja będę się wbijał, przepraszam. Wymieniłaś tych kilka przynajmniej organizacji zagranicznych, które mają podobną misję z różnych krajów i rozumiem, że no nie wymyślaliście tutaj w PFR-ze prochu od nowa, tylko w jaki sposób się, nie wiem, odnosicie, benchmarkujecie do tych wzorów skądś i tak, w jaki model właśnie wybraliście? Czy to jest jakaś dokładna kopia czegoś, co istnieje, nie wiem, w Luksemburgu czy w UK? Czy to jest jakiś miks, czy w ogóle jak to działa? Wiesz co, no ja zawsze jak się buduje coś po kimś, zwłaszcza jak ktoś działa na rynku 20 lat, no to jak masz lżejszą strukturę, to zawsze jesteś w stanie to zrobić lepiej, tak? Więc ja śmiem twierdzić, że mamy lepsze struktury, dlatego właśnie, że one są lżejsze. Zaraz powiem, na czym to polega. I to nie chodzi, że lżejsze, bo nie wiem, mamy słabszy compliance, wręcz przeciwnie. Chodzi o to, że my byliśmy w stanie zaczerpnąć wiedzę z kilku organizacji i europejskich, i międzynarodowych, zobaczyć jak to działa, ale nie na zasadzie ich prezentacji, tylko my się z tymi ludźmi po prostu fizycznie spotykaliśmy. Tutaj mam taką anegdotę, że jedna z osób z IIF-u, Patryk Gresko, wszystkim w Polsce znana, no to w pewnym momencie przesuwał mnie na asystentkę i mówił: bardzo cię przepraszam Małgosiu, musisz się mówić z Kerstin, żeby jakiś slot znalazła, bo ja nie jestem w stanie odpowiadać na twoje wszystkie maile, tak? I to była osoba, która nam bardzo pomogła. Można zadać pytanie, po co? Przecież w pewnym sensie jesteśmy dla nich konkurencją, tak? Ale z drugiej strony, jak tworzyliśmy PFR Ventures, były dwa fundusze, które dostały pieniądze od IIF-u, bo oni inwestowali głównie w Niemczech i we Francji. W 7 fundusz, w 6, i okej, pokazywali 147 funduszy, ale w tych 147 pewnie było 20 czy 30, bo to były te same de facto teamy zarządzające. De facto PFR Ventures, wydaje mi się, zachęcił mocno te organizacje międzynarodowe, żeby inwestowały w polskie fundusze, bo oni też zobaczyli, jak my działamy. Pierwsze term sheety, które tworzyliśmy, były na podstawie term sheetu z IIF-u, które nam oni udostępniali, rozmawiali z nami na ten temat. Zastanawialiśmy się, jak pokazać, że jesteśmy też niezależni, czyli że decyzje o zainwestowaniu środków w dany fundusz są podejmowane niezależnie. I tutaj wymyśliliśmy tego typu mechanizm, który też jest stosowany na świecie w różnych organizacjach, że mamy niezależnych ekspertów, czyli mamy osoby, które są z rynku, które są byłymi szefami dużych funduszy międzynarodowych, przedsiębiorcami, byłymi partnerami dużych firm konsultingowych, byłymi zarządzającymi firmami venture capital,
których my nie możemy zwolnić. Na tym polega niezależność. Czyli raz zatrudniasz taką osobę, ona się może zwolnić wyłącznie sama. My nie możemy pójść do niego czy do niej i powiedzieć, słuchaj, ta decyzja była zła, na przykład musimy się rozstać. Dokładnie, wiesz, albo nie podoba nam się twoja rekomendacja danego funduszu. My mamy inny pomysł na to, żeby dać komuś innemu pieniądze. To, o czym opowiadasz, nie? Bo to wszystko dotyczy działalności PFR-owskiej. Wy jesteście robić fundusz funduszy, tak? Tak. Czyli inwestujecie w fundusze tak naprawdę, nie w startupy. Więc podejrzewam, nie, że duża część ludzi, która nas ogląda, to są startupowcy po prostu. Nie? Jakie to, co ty robisz, ma znaczenie dla nich i jaki w ogóle, co oni powinni z tego sobie zapamiętać, zrozumieć? Na pewno powinni zapamiętać, że zbudowałam ostatnio fundusz 3 lata temu zielonych technologii, Green Hub. I zachęcam wszystkich do tego, żeby budowali jak najwięcej funduszy climate techowych, ale zaraz do tego wrócę. Natomiast nie wiem, ile co mają zapamiętać, znaczy pytanie, jakie mają potrzeby. Na pewno ważne jest to, że zbudowaliśmy 40 funduszy venture capital, które dysponują środkami do końca 2023 roku, bo teraz się zamyka ten okres inwestycyjny, ale potem jeszcze będzie 20% środków, którymi zarządzają, dedykowane do follow-upy, na follow-ony do portfela, które mają. Kolejna perspektywa to jest perspektywa FENG. Jesteśmy gotowi z uruchomieniem tego programu jako organizacja. Więc w tym przypadku również będzie można zainwestować na przykład poza Polską, czyli jeżeli przyjdzie taki startupowiec do nas z propozycją, nie do nas, ale do funduszu, który wybierzemy i powie, że chciałby jednak rozwijać dużą część swojej działalności poza Polską, to będzie to jak najbardziej możliwe. Nawet będzie mógł mieć poza Polską siedzibę, natomiast na całym portfelu dany fundusz będzie mógł mieć takich projektów 15%, tak? 75% jednak muszą to być projekty, które są zarejestrowane w Polsce. Może być też tak, że projekt jest zarejestrowany w Polsce, ale większość swoich działań ma poza granicą. No, nie będziemy karać projekty za to, że są successful, tak? Więc my nie jesteśmy urzędnikami na pewno. Mamy ludzi bardzo fajnych, dużo kobiet, w ogóle mamy parytet tutaj zachowany, dużo kobiet wśród dyrektorek, nie mówię o kobietach, asystentkach, czego tutaj nie widzę u was, ale mam nadzieję, że to się zmieni. 40 funduszy, do których można się odezwać, które inwestują w projekty od 100 tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych i to samo będzie powtórzone w FENG-u, natomiast nie pytajcie mnie, kiedy się wydarzy FENG, bo tego nie wiem. Czy super wiesz, super, że rozbijasz mity, bo to specjalnie te pytania, które zadajemy, to są nakierowane na to, żeby właśnie, wiesz, żeby rozbijać mity i też super mówisz o tej elastyczności. Ale wiesz co, chciałem wrócić trochę do CVC, bo powiedziałaś na początku o CVC, taki wstępniak, nie, dla widzów. Czym się różni CVC od VC? To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, czy ja jako startupowy powiedz, w ogóle powinienem myśleć o CVC i jeżeli tak, to kiedy i w jakim kontekście? Jeżeli chodzi o różnicę, no to w VC nie masz tej literki C. C to jest korporacja, corporate, tak? To jest jeden z najbardziej rozwijających się dynamicznie kierunków na świecie. Dlaczego? Dlatego, że korporacje nie chcą ponieść klęski Kodaka. Któremu też się w pewnym momencie wydawało, że wie wszystko na temat branży, w której się znajduje. Był wyceniany niesamowicie, jeżeli chodzi o pakiety giełdowe i nagle zniknął z rynku, bo nie wierzył w to, że cyfrowa fotografia przejmie rynek. A on tego nie przewidział, oni tego nie przewidzieli albo nie przewidziały z tego względu, że nie mieli dostępu do wiedzy. Więc corporate venture capital to jest wtedy, gdzie korporacje, albo jedna, albo kilka, są inwestorami i siedzą w radach inwestorów. Największą korzyścią dla korporacji jest to, że rocznie mogą przejrzeć kilkaset projektów inwestycyjnych i mogą zobaczyć te wielkie organizmy, jak ten rynek, od którego wychodzi zmiany, bo zmiany są zawsze oddolne w technologii. Więc w korporacji widzą kilkaset projektów i one mogą sobie dostosowywać swoją strategię, optymalizować, mogą inwestować też w rzeczy, które były być może wcześniej nieoczywiste.
I tak totalizator sportowy, czy Tauron, czy PGE patrzą na ten wehikuł, który mają. Dla korporacji zainwestowanie kilkudziesięciu milionów złotych w Polsce. Czy ja miałam misję taką, żeby przymusić wszystkie spółki Skarbu Państwa, żeby zrobiły CVC? To była moja misja. Ja jako Małgosia Walczak wyobrażam sobie, żeby w kraju powiększyć też możliwość IP, to do kogo się nie zwrócić? No do spółek, które mają ogromną inercję, ogromne EBITDA, dla których 100 milionów w perspektywie 10-letniej to jest prawdopodobnie 2-letni budżet marketingowy. Dodam, że ja próbowałam założyć taki pierwszy fundusz CVC w Enei i bardzo dużo studiowałam na ten temat, przeanalizowałam mnóstwo case'ów tak naprawdę. Pojechałam do Francji, żeby zobaczyć, jak to działa. Pojechałam do Stanów, żeby zobaczyć, jak to działa. Przyjechałam do Polski, byłam mega szczęśliwa, że Enea wtedy, Krzysztof Zamasz i Dalida Gepfert zaufali mi, żeby coś takiego zrobić. Niestety Rada Nadzorcza nie zgodziła się, żebyśmy byli totalnie niezależni. W końcu weszliśmy do spółki, która się nazywała Enea Innovation. No i po zmianie tutaj zarządzających, czyli zarządu, właśnie zostaliśmy odwołani i podziękowano nam za rok ciężkiej pracy. Więc to tak a propos, dlaczego stałam na stanowisku, żeby te spółki, GPS-owie, podmioty zarządzające w dużych korporacjach, zwłaszcza w tych publicznych, byli niezależni. Dlatego, że tylko to daje szansę na to, żeby utrzymać, żeby to było sustainable. No te zmiany właśnie Gosia... teraz jest taki gorący temat, nie wiem, ale może jeszcze do tego wrócimy. Bo tak naprawdę mówisz o CVC, prawda? Ale co się musi zdarzyć, żeby nie wiem, jakiś nowy CVC powstał? Zresztą nie wiem, ogląda nas dzisiaj jakiś tam prezes jakiejś dużej bardzo firmy i wyskoczyliśmy mu na karcie na czasie na YouTubie. I co on powinien zrobić? Wykręcić telefon do ciebie? Czy ty już z nim rozmawiałaś wcześniej? Czy jaka jest droga, żeby zostać CVC, w którym PFR ma czapacę? To znaczy tak, jeżeli chodzi o firmy, to rozmawiałam ze wszystkimi dużymi firmami w Polsce. Nie ma takiej firmy, z którą bym nie rozmawiała. Nie powiem, że rozmawiałam ze wszystkimi zarządami, gdyż one się bardzo zmieniają, zwłaszcza po tej stronie publicznej, ale ze wszystkimi firmami. Tak? I jeżeli chodzi o takie ogólne zarysy, które wydedukowałam podczas tych kilku lat pracy CVC, to są trzy elementy. Po pierwsze, musi mieć ta firma pieniądze, tak? Czyli musi mieć zyski, które umożliwią jej zaryzykowanie niewielkiej części tego zysku w stronę CVC. Bo ja się spotykam z takim argumentem. Pani Małgosiu, ale ja mam R&D. Ja tutaj sobie optymalizuję, ja mam innowacje. Proszę pani, ja tutaj jeżdżę na konferencji. To zupełnie niepotrzebne, nikomu nie oddam kasy. Not invented here. Tak. Więc jeżeli ma się taki mindset, to moim zdaniem to jest w ogóle od razu, to jest praca na kilka lat. Natomiast te zyski i pieniądze to jest numer jeden, tak? Ja wiem, że to brzmi być może zbyt radykalnie, ale takie są fakty. Druga rzecz, musi być przekonany zarząd, a przede wszystkim CFO. Musi być przekonany o tym, że to jest słuszna droga i musi mieć też narysowane, pokazane w tabelkach wyraźnie, jakie to potencjalnie są koszty, bo to bardzo często ludzie tego nie rozumieją, myślą sobie, o 100 milionów to strasznie dużo w budżecie, podczas kiedy odpowiada się tylko na capital call, więc on czy ona tak naprawdę w przeciągu roku to jest może kilka milionów złotych, które angażują w tego typu działania. Po trzecie, musi być osoba operacyjna, który po prostu trzymał to w ryzach i tym zarządzał, czyli taki spinacz, można powiedzieć, całego przedsięwzięcia. To jest kluczowe, ale te trzy elementy są absolutnie inevitable. Tak? Nieuniknione, żeby się to wydarzyło. Więc jeżeli prezes, o którym mówisz, ma wystarczająco funduszy, czy nie będzie nie spał po nocach, jeżeli podpisze commitment, albo co najgorsze, będzie w defaulcie, bo nie będzie w stanie spłacić tego, w ogóle niech o tym zapomni. Tak? Ale jeżeli ma te pieniądze, jeżeli ma osobę, którą może wysłać nawet do nas na szkolenie, a najlepiej wysłać go poza Polskę, bo na przykład Tauron zrobił sobie szkolenie, zrobił im chyba Boston Consulting, ale nie chcę tutaj, albo Bain, przepraszam, Bain,
który ich tak naprawdę nauczył, na czym to polega, żeby oni byli partnerami do rozmowy z takimi wyjadaczami rynkowymi jak ja. Więc prezes, tak, który jest przekonany, osoba, która będzie w spółkach Skarbu Państwa dłużej niż zarząd, a w spółkach prywatnych taka, którą, do której ma zaufanie oczywiście prezes, ale też taką, której będzie chciał zainwestować. I trzy, kasa na koncie. Wiesz co, jeszcze jedna rzecz na temat tego zainwestowania, bo na przykład francuskie modele, gdzie tam spółki skarbu wszystkie muszą inwestować w CBC, to jest po prostu no-brainer. One muszą. Ale muszą, bo są zmuszone prawnie? Czy... Tak, okay. Ja tak uważam, że tak powinno być. Znaczy wszystkie spółki powinny po prostu mieć 1% na inwestowanie w rynek venture capital, bo to jest udowodnione twardymi cyframi, że to przynosi zyski, korzyści i to pomaga budować państwu IP. I tego niestety nikt nie rozumie, bo wszyscy się boją. No nieważne, wracając do tego modelu francuskiego, to tam masz bardzo często kilka spółek w jednym funduszu VC. W Stanach tak samo. I tak jak popatrzysz na niektóre modele CVC, to masz spółkę ubezpieczeniową, masz spółkę, która produkuje elementy do samochodów, masz spółkę energetyczną. I tak się zastanawiam, kiedyś się zastanawiałam, jak dopiero zaczynałam, po co te firmy tak ze sobą, przecież one w ogóle nic ze sobą nie mają wspólnego. No okazuje się, że nie, bo jak w takiego lifta inwestujesz, to taka taksówka przysłowiowa, tak, otwiera te drzwi pewnie 100 razy więcej niż ty, bo ty zawozisz dziecko do przedszkola, do szkoły i ewentualnie przywozisz, bo już wracają autobusem, bo to bardziej ekologicznie, a te, które mają bliżej, to chodzą na piechotę. Natomiast ty otwierasz te drzwi kilka razy dziennie, a taksówkarz kilkadziesiąt, kilkaset. Więc to jest producent komponentów, ma wizję i wiedzę, i jak długo ten komponent, niekoniecznie będzie chciał przedłużać, żeby było jasne. Czasami możemy chcieć skrócić, żeby ktoś kupił na nowo. Jak długo ten komponent żyje. Firma ubezpieczeniowa no, ma wiedzę na temat failure rate, tak? Na temat tego, jak właśnie te rzeczy się zachowują i co powinien ubezpieczać. Także tutaj wiele firm może usiąść do jednego stołu, ponieważ u nas ten rynek jest jeszcze ciągle bardzo niedojrzały, więc nie oczekiwałabym od firm, które tutaj prawda, w idealnym świecie usiądą i będą ze sobą wspólnie pracować, bo u nas jest bardzo duża konkurencja jednak. Natomiast to, co my wyszliśmy naprzeciw i po tym, o czym rozmawiałam z tymi wszystkimi dużymi organizacjami, również z prywatnymi, które namawiałam do zainwestowania i na przykład jest dużo firm, które mnie nie lubi, bo uważam, że one powinny zniknąć z rynku, bo bardzo dużo śladu węglowego produkują, ale to inna para kaloszy, ale chciałam, żeby się zrehabilitowały właśnie tak, żeby zainwestowały w takie innowacyjne zielone rozwiązanie. Tak, ale wiesz, one mówią nie, bo to za dużo, wolimy zrobić to sami. Albo wolimy wejść bezpośrednio do takiego funduszu VC. Ja mówię, okej, to teraz w tej nowej perspektywie stworzyliśmy model koinwestycyjny. Czyli my będziemy budować fundusze CVC z podmiotem zarządzającym tylko, a ten podmiot zarządzający będzie szukał projektów na rynku i pod każdy projekt może przyjść inna korporacja. Może przyjść kilka korporacji, tak? Ale już teraz nie będzie tej wymówki, także panie prezesie, który mnie oglądasz, że nie chce zakomitować czy też zobowiązać się do zainwestowania 100 milionów złotych. Teraz można będzie sobie poinwestować po kilka milionów złotych w konkretny projekt. Być może powinniśmy to zrobić w poprzednim modelu, ale tego się nie dało ze względu na to, że my mieliśmy ustalony z góry kształt tego programu. Na tyle, na ile się udało go urynkowić, to zrobiliśmy. Natomiast teraz mieliśmy wolne pole, to może nie, ale mieliśmy dużo więcej możliwości do tego, żeby tak dopasować ten model, żeby jak najwięcej osób, które z pewną taką rezerwą podchodziły do tego modelu inwestowania, no chciały zainwestować i chciały przeznaczyć te kilka do kilkudziesięciu milionów złotych w taki wehikuł.
Małgosia, bo ja wiem, że ty też inwestujesz jako anioł. Miałem szczęście być w jednej inwestycji razem z tobą, więc wiem, że też masz dobrą rękę do wyboru projektów. Teraz opowiadasz, że inwestujesz w fundusze. Czy tutaj jest jakaś różnica w technikach inwestowania, w wyborze, wiesz, zwycięskich projektów? Powiedziałaś o tej roli misyjnej i o wyborze zespołów, które nigdy jeszcze nie robiły VC. W przypadku startupów pewnie tak nie jest, że dajesz szansę tym, którzy jeszcze nie sprawdzili się w biznesie, ale czy są jakieś różnice tutaj, a może podobieństwa w tych dwóch procesach inwestycyjnych z twojej perspektywy? To odpowiem doświadczeniem i przykładem, bo to zawsze najlepiej. Jak spotkałam się z Sebastianem, z którym ty mi umówiłeś na 15 minut w 2015 roku, nie miałam za bardzo czasu, bo budowałam wtedy swój startup. Spędziłam z nim wtedy chyba 1,5 godziny czasu i on był wtedy na etapie szukania funduszu VC. Więc nie dość, że w nich zainwestowałam, to jeszcze zrobiłam fundraising tego projektu. To był projekt Versum, który potem się połączył i dzisiaj jestem inwestorem w Booksy. Ja spotkałam człowieka, któremu zaufałam. Oczywiście zrobiłam totalne due diligence, zobaczyłam, co robi, jak robi i tak dalej, ale ja przede wszystkim jemu zaufałam. Zaufałam człowiekowi, który tym, w jaki sposób mówił, co mówił, jak robił, jakie miał wartości jako osoba, no było dla mnie kluczowe. Po prostu przyszedł i powiedział, wiesz, bo tu jestem z Bielska, zrobiłem to i to, dbam o ludzi, dbam o to, żeby wszyscy, którzy pracują dla mnie, pracowali bardziej ze mną. Opowiedział o swoim 3F, czyli Friends, Full Family, że właśnie jego rodzina bardzo dużo włożyła w to pieniędzy. Opowiedział o całym jak gdyby przebiegu tego procesu budowania organizacji i tak naprawdę to był człowiek, któremu zaufała. W przypadku first time teamów jest dokładnie tak samo. To znaczy to musi być człowiek, który ma za sobą, ma po prostu wartości, ma kręgosłup, który wiemy, a wiemy, bo to nie jest tak, że to jest pierwsze jedno spotkanie, to jest proces. My tych ludzi musimy poznać. Najlepiej jest oczywiście zainwestować w osoby, które przychodzą, pokazują ci, słuchaj, ja tu zarabiłam tyle i tyle, prawda? Mam miliardy już zarobionych inwestorów, daj mi pieniądze, bo po takich ludzi to się stoi w kolejkach, po takich inwestorów. My, jak patrzymy na zespoły, odwróciliśmy ten sposób, który był kiedyś w Polsce. Nie wiem, czy pamiętacie, ja walczyłam na łamach prasy wręcz z PARP-em, gdzie pamiętam był też starter i tam się oceniało punkty. Tam po prostu przychodziło się z projektem i tam było oceniane, to była punktacja. Nigdy nie zapomnę takiej punktacji, która była podobno konsultowana publicznie, nie było mi na tych konsultacji, nie zostałam zaproszona. I te punkty się dostawało za coś, co było w przeszłości. Ci, którzy konsultowali, wiedzieli, to chodziło o to, że rok temu powinieneś mieć na koncie tam minimum 500 tysięcy. I to tylko powinno przejść przez twoje konto, tak? Jeżeli tego nie miałeś, to nie miałeś tych punktów. No ja, ponieważ o tym nie wiedziałam, nie miałam tych, nic nie przeszło przez moje konto, więc ta jakby sposób robienia tego typu wrzutek, czy też nierynkowych totalnie, niestandardowych, wręcz uwłaczających standardom rynkowym zachowań, no był przeze mnie mocno krytykowany. To ludzie budują biznesy, a nie jakieś papiury. Więc to jest na pewno cecha wspólna, w którą ja wierzę najbardziej, bo też jak popatrzycie na to, co się dzieje na rynku, to potem jak się zaczynają konflikty, to nie jest to, że jest konflikt jakiegoś oprogramowania, czy coś tam nie zadziałało technicznie. Zazwyczaj są to konflikty na poziomie ludzkim. Ludzie się kłócą, ludzie się nie rozumieją, zwłaszcza jak przychodzą większe pieniądze, się pojawiają. Wtedy się rozpadają, czyli wtedy tracimy ten tą ciągłość, tak? o którą my tak walczymy. I dlatego tak już teraz chyba ten rynek w dużej mierze rozumie, tak? Że trudno jest nam dać dużo pieniędzy zespołowi, który się nie zna, nigdy z nią nie pracował, zrobił jakiś jeden projekt, ale tylko jeden z tych osób był zaangażowany. To jest to niezwykle trudne, znaczy my podejmujemy takie ryzyko w niektórych przypadkach, ale to jest bardzo duże ryzyko i to jest ta właśnie misja, że chcemy, żeby te zespoły
się stworzyły, bo jeżeli my nie zaufamy, no to kto im zaufa? No prywatny, komercyjny inwestor nie da im pieniędzy. Dlatego jest na przykład w starterze taka duża preferencja dla inwestora prywatnego, bo i dla GPS-a, dla zarządzającego, bo zarządzający musi tylko przynieść 20% kapitału. 80% dostaje od nas. Ale potem przy wyjściu jest asymetria zysku i my dostajemy 65%, a inwestorzy prywatni 35%. Więc mimo, że włożyli 4 razy mniej, to dostają tylko połowę mniej niż my, nawet mniejszą połowę. Wiem, że tak się nie mówi, ale uwielbiam to sformułowanie. Więc ludzie, jeszcze raz ludzie. Ja robiłam w Pulsie Biznesu takie w 2009 roku, pamiętam, prezentacje, gdzie też bardzo dużo przeczytałam i bardzo dużo się uczyłam, bo ja bardzo lubię studiować rzeczy, zanim do czegoś się wezmę i zobaczyć, jak to jest robione gdzie indziej. Pamiętam, że miałam takie dwie konstatacje. Po pierwsze taką, że jeżeli przyjdzie do mnie projekt jako do funduszu bezpośrednio zarządzającego, jeżeli do mnie przyjdzie projekt A i zespół B i potem projekt B i zespół A, to wybiorę ten drugi scenariusz. Czyli wolę mieć bardzo dobrych zarządzających i trochę gorszy projekt inwestycyjny niż bardzo dobry projekt inwestycyjny i złych zarządzających, czy gorszych zarządzających. Zawsze wybiorę tych lepszych zarządzających. I jako inwestor również się tym kieruję. Patrzę na ludzi, co mają do zaoferowania. Oprócz mistrzowskiego umysłu, to też lubię, jak ludzie mają system wartości, bo jak się monetyzuje system wartości? Ano w taki sposób, że jest win-win. Że nie jest win-win, tylko jest win-win. Okej, okay, a jak dużo takich win-winów, tych prywatnych inwestycji zrobiłaś? Bo na razie dowiedzieliśmy się o jednej, a masz większy portfel. Jak to wygląda? Wiesz co, ja inwestowałam w taki biznes, który lubiłam. To był bardziej biznes związany z fashion, szeroko rozumianym. Z jednego wyszłam w 2013 roku z dobrym, 3 razy zarobione pieniądze. Jeden nie wypalił. Trzeci jest chyba trochę za wcześnie, żeby się rozwinął. Na razie jest w uśpieniu. To jest produkcja nowej odzieży ze starej odzieży, tak naprawdę jeansów, które żeby wyprodukować musisz zużyć 7000 litrów wody na parę jeansów, więc good luck dla wszystkich firm fast fashion, które zawalają półki jeansami. Mało tego, jak rozmawiałam z największą w Europie, już teraz nie wiem czy nie na świecie, firmą z Kielc, która ogarnia cały ten second hand, Vive Textile, to oni mają największy problem z jeansem, on najwięcej waży. A jak sprzedajesz ten towar do Ciucholandów, tak, to na wagę sprzedajesz. Nie możesz mieć więcej niż 10% jeansu na przykład, więc oni mają bardzo dużo tego jeansu odłożonego i nie wiedzą, co z tym zrobić. Więc wymyśliłam, że rozwiążę ich problem, tak, że będę brać te spodnie męskie, bo one są najłatwiejsze do tego, żeby je rozpruć i ponownie uszyć z nich nowe rzeczy i że będziemy w ten sposób ratować świat, bo z jednej strony nie zużywasz wody, a z drugiej strony no, bierzesz stary jeans, który możesz w sposób bardzo efektywny i bardzo ładny zrobić na nowo nowe rzeczy. Ja błagam, poszerzajcie jeansy. Ja nic z tych jeansów, co jest w sklepach, nie jestem w stanie się wbić. Nie wiem, czy mam figurę nietypową, czy nie wiem, kanony mody się zmieniają na coraz chudsze. Kupujesz w sieciówkach, to się nie dziwię, także przestań kupować w sieciówkach. Wykreś ze swojej mapy zakupowej Inditex, wykreśl H&M, po prostu wykreśl. Jak wykreślisz, to wtedy zobaczysz, że jest bardzo dużo małych, dobrych producentów lokalnych, polskich, gdzie na pierwszy rzut oka może się wydaje, że jest trochę droższe. Wcale nie jest droższe, bo jak zobaczysz, że tego nie robiły firmy, które mają absolutnie ambiwalentny stosunek do human rights. Ja już nie mówię o ekologii, mówię o human rights. Pamiętajcie, że jestem dziewczyną z ONZ-u. Ja wyrosłam na humanitarian aid. Ja widzę coś, czego nie widzi większość osób, które pracują w biznesie i moje serce jest zawsze złamane, jak widzę fabryki, które się palą, bo nie mają dobrze zabezpieczonych wyjść ewakuacyjnych, tak? Które niedawno szyły dla międzynarodowych marek. Nie mogę niestety ich wymawiać, bo ostatnio dostałam
pismo sądu, więc... Więc, jakie ale to nazwy, jest wszystko, wiedzą, o które chodzi. Wiesz, jeżeli chodzi o to, to masz duże firmy, które naprawdę mają w nosie i human rights, i ekologię. Tam jest po prostu zysk i jeszcze raz zysk. I dopóki jakaś siła wyższa nie przekona te firmy, żeby jednak się dostosowały do tego, że my mamy problem już z glebą, tak? Ja nie wiem, czy w przyszłym roku będziemy w stanie wyprodukować tyle żywności, która zapewni nam, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na świecie, jeżeli chodzi również o wojnę. Naprawdę, znaczy uważam, że ja zbudowałam Green Hub nie po to, żeby robić karierę, bo ja tę karierę zrobiłam, już kariery nie muszę robić, naprawdę. Ja to zrobiłam po to, żeby w Europie zapoczątkować myślenie o technologiach zielonych w sposób taki bardzo sustainable, tak, że jest bardzo dużo rozwiązań, z których możemy korzystać zarówno w jedzeniu, ale też na co dzień w życiu, które zapewnią nam chociaż małe zbliżenie się do tego net zero. Bo ja uważam, że technologie to jest jedyna rzecz, która może nam to w tym pomóc. Małgosiu, patrzę na czas i musimy zmierzać do końca, żebyśmy mieli jakąś odpowiednią długość wideo. Mamy trzy obowiązkowe pytania dla każdego naszego gościa. Teraz zadamy ci te pytania i zobaczymy, jak odpowiesz. Zaczniemy od prostego. I też jaka prośba jest twoja... takie w miarę dwuzdaniowe odpowiedzi, żebyśmy mogli. Słuchajcie, moja praca to jest moja pasja. O pasji się nie mówi w dwóch zdaniach, więc niestety muszę was uprzedzić, żeby dzieci musieli przedłużyć to wideo. Dobra, znaczy to nawet nie chodzi o długość wideo, ale chodzi o to, że może kiedyś zrobimy jakieś takie zestawienie naszych gości na przykład i zrobimy. Dobrze. To każdy powiedział na każde pytanie, nie? Więc okay. To nas trochę... Dobrze, zdecydowanie. Jakie jest twoja unikatowa wartość dla tego, kto przychodzi do ciebie po pieniądze? Moja jako Małgosi Walczyk, czy moja jako PFR Ventures? Nie, twoja jako Małgosi Walczyk, zarówno Anioła lub w PFR-ze. Ciebie jako inwestującego. Wiesz co, jeżeli chodzi o mnie jako Małgosię Walczak, no to moją przede wszystkim wartością jest to, że jestem kind person, czyli jestem dobrym człowiekiem. I to jest moja jakby kluczowa zasada działania. Więc jeżeli miałabym się wyróżnić, to uważam, że to jest cecha, która mnie mega wyróżnia. I to, że potrafię koncyliacyjnie podchodzić do problemów w związku z tym i wierzę w otwarty dialog, nawet jeżeli on jest trudny. Nawet jeżeli ktoś nie ma tych samych poglądów co ja, to zawsze jestem otwarta, żeby wysłuchać i żeby porozmawiać. Okay. To jest wartość. Super. To lecimy do drugiego i to trudne się wylosowało, nie? Więc na mnie spada. Jaka jest twoja największa porażka? To jest pytanie o antyportfolio, tak? Co miałaś już w garści, już prawie zbudowane, kupione, zainwestowane, a się wymknęło? Gdzie się pomyliłaś? Znany lekarz. To była inwestycja, która przyszła do mnie w 2009 chyba roku i nie zaopiekowałam się nią dosyć dobrze, dlatego żałuję, bo wydaje mi się, że zostałoby więcej w Polsce, gdybym była inwestorem. Druga rzecz to taka inwestycja jeszcze sprzed kilkunastu lat. Miałam szansę zrobić internacjonalizację takiej firmy, która się zajmowała air conditioningiem, czyli klimatyzacją. Żałuję, że tego nie zrobiłam, bo to mógłby być bardzo, bardzo ciekawy projekt i ze względów dzisiaj, jak patrzę, klimatycznych, mogłam się dużo szybciej nauczyć, dużo szybciej przejść na tą lepszą stronę zieloną. Ale też myślę, że absolutnie mogłabym odciąć tam mega kupony. Zresztą wiem, bo tak to się potoczyło. Także to są takie dwa konkretne przykłady, których żałuję, ale też wierzę w to, że tak się miało stać. Super, no znany lekarz w antyportfolio robi wrażenie. Małgosia, w co wierzysz, z czym wiele osób może się nie zgadzać? Wierzę w to, że bycie dobrym człowiekiem, mądrym, ale przede wszystkim dobrym,
To jest coś, na co bardzo mało zwracamy uwagę w biznesie. Wierzę w to, że słowa potrafią bardzo zranić, zniszczyć, zniweczyć czyjąś reputację. Jak jesteś dobrym człowiekiem i nie masz kompleksów jako człowiek, ja nie mam. Oczywiście widzę mnóstwo niedoskonałości, tak, ale to, że staram się być coraz lepszym człowiekiem, najbardziej mnie buduje. Poszłam na takie studia Leadership Academy for Poland, które polecam każdemu, które zbudował Cezary Wójcik. I tam był taki case, taki obrazek człowieka, który patrzy na swój cmentarz, na swój grób. Pojutrze zaduszki, więc dobry przykład. I patrzę na ten grób i tak naprawdę każdy z nas powinien się w tej sytuacji i tego życzę wszystkim, którzy pójdą na groby, nie zapalą tej plastikowej świeczki, tylko po prostu pójdą w zadumie z rodziną, popatrzą na swój grób i co byśmy chcieli zobaczyć? Te miliardy, które zarobiliśmy, te 1000 artykułów, które się o nas pojawiło, czy też chcielibyście usłyszeć... Byłam naprawdę fajnym człowiekiem, fajną matką, fajnym przyjacielem, świetnym partnerem w biznesie, ale przede wszystkim na koniec dnia dobrym człowiekiem. Także to jest coś, co jest mało popularne. Kurczę, szkoda, nie? Wow. Znaczy, świat byłby lepszy. Niestety zgadzam się, że jest to mało popularne, a rzeczywiście chciałbym, żeby tak nie było zupełnie. Chciałbym, żeby tak nie było. Dobra, to okay. Jeszcze takie mam pytanie poza konkursem, jakby już, nie wiem, może nam się uda zmieścić w czasie, może nie, bo mieliśmy wybory niedawno, a mówią, że właśnie te instytucje państwowe finansujące to są upolitycznione, dużo zależy tam od jakichś układów, coś się zmieni teraz po wyborach, jeśli chodzi o pracę PFR-u. To wiesz co, no jak budowałam TVC w Enei, to jak się zmienił zarząd i wtedy przejmował władzę PiS chyba, bo jestem apolityczna, no apolityczna jestem, tak, jestem apolityczna jako Małgosia Walczak. Generalnie wierzę w systemy, ale wierzę w systemy edukacyjne, społeczne, gospodarcze. W polityków i politykę za bardzo nie wierzę, więc... No jestem tutaj też wyjątkiem, to pewnie mnie bardzo mocno wyróżnia. Natomiast zawsze się zmienia, no tak jak mówię, no w Enei podziękowano mi po roku ciężkiej pracy, bo zmienił się zarząd, a zarząd zmienił się w związku ze zmianą rządu, tak? Czy tutaj się coś zmieni? No nie wiem, no prawdopodobnie na poziomie się dużego PFR-u się zmieni zarząd, a może się nie zmieni. Ważne jest, żeby zostawić te rzeczy, które się udało zrobić i ważne, żeby... Kiedyś mi taki ktoś mądry powiedział, wszystko dobrze, żeby tylko ci politycy tak nie wariowali. Także zmienić się zawsze coś zmienia, bo my jak głosujemy, prawda, to myślimy sobie, że głosujemy po to, żeby było lepiej. I tak zawsze jest. Ja jestem za dywersyfikacją, jestem zadowolona z wyników wyborów. Uważam, że generalnie powinno być jak najwięcej, jeżeli już mamy robić politykę, to powinna być dywersyfikacja. Nie zgadzam się z jakimiś panami, którzy mówią w sposób bardzo niefajny o kobietach i w sposób, który jest dla mnie no, nie do przyjęcia. Nie zgadzam się z panami, którzy mówią w ogóle źle o kobietach. Jestem bardzo pro kobieca, spod moich skrzydeł wyszło kilkanaście kobiet, które dzisiaj są widoczne na rynku biznesowym i w organizacjach pozarządowych. I dążę do tego, żeby były parytety i to też nie jest popularne, żeby było jasne. Natomiast zawsze się coś zmienia. Czy coś się zmieni? Zazwyczaj są to zarządy, pamiętajcie, prawda? Dużych spółek Skarbu Państwa, no PFR jest spółką Skarbu Państwa. My jesteśmy ramieniem inwestującym, który tak naprawdę jest takim startupem, który wymyślił sobie wszystko od samego początku, ale posługując się benchmarkami. Czyli jesteśmy trochę takim copy-paste z lokalizacją do naszego kraju. Więc... Ja jestem osobą bardzo widoczną, prawda, z niepopularnymi poglądami na temat bardzo różny, ale z kręgosłupem moralnym i sukcesami zawodowymi, więc you're welcome.
Super, oby tak pozostało. Bardzo dziękuję. Małgorzata Walczak, PFR Ventures. Przy kilku pytaniach tylko miałem wow w głowie, więc... Bardzo dziękuję. Naprawdę... To mi poprawiło humor na Halloween. W kilku momentach... To teraz procesuję to wszystko, ale wow, to jest naprawdę, to jest coś, co mi tutaj podsumowuje całą tą naszą rozmowę. Bardzo moja pomysł, że udało nam się... Po prostu powinieneś powiedzieć ojej. Ach, ojej, dobrze, ojej. Nie, to nie oddaję, jednak wow jest lepsze tutaj. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję wam bardzo za zaproszenie. Do zobaczenia.